Siemanemaneczko kochani, ja jestem Gabi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Do tej pory na odcinkach udało nam się przetestować dwa gadżety i dzisiaj otworzymy sobie parę skrzynek i spróbujemy wylosować kolejny. Gadżety są nowością i są dość fajnym dodatkiem do Brawl Stars, więc myślę, że ten odcinek będzie Wam się podobał. A żebym ja wiedziała, że takie odcinki Wam się podobają, to już teraz stawcie łapeczkę w górę, a w komentarzu napiszcie Gabi więcej odcinków. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to pamiętaj, żeby wcisnąć czerwony przycisk na dole, a obok niego dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z każdym nowym filmem. Myślę, że to tyle tytułem wstępu. Mi udało się uzbierać kolejne skrzyneczki, tak więc otwieramy sobie zwykłego boksa. Myślę, że za chwilę ulepszymy sobie też kolejne postacie na wyższą moc, żebyśmy mogli do nich star powery dropić. Jak widzicie, w tej skrzynce niestety nic, więc lecimy z kolejną. Okej. No, nie wydaje mi się, żebym jakoś na początku samym wydropiła gadżet, chociaż fajnie by było. Ale jak wiecie, z tym szczęściem bywa różnie. Już się przyzwyczaiłam, że czasem naprawdę dużo trzeba otworzyć skrzynek, żeby coś wyleciało. 8 klejnotów, mega spoko. Ja już mam pieniążki, żeby tutaj ulepszyć sobie postać na wyższą moc. Więc jak widzicie, mam Nitę oraz Rosę. Wydaje mi się, że na tych postaciach najbardziej mi zależy i do nich star powery właśnie będę chciała dropić. I druga postać, czyli Rosa. Super! Lecimy z kolejnymi skrzynkami. 134 skrzynki mi zostały. Tutaj niestety nic. Nie wiem, ile będę musiała dzisiaj otworzyć. Ostatnio poszło całkiem szybko, więc ciekawa jestem, jak pójdzie nam tym razem. Tutaj niestety również nic. Ja jestem dzisiaj przygotowana, powiem Wam szczerze. Jestem przygotowana, że co najmniej z 50 skrzynek otworzę, więc kompletnie się nie stresuję tym, że na samym początku nic nie wyskakuje z tych skrzyneczek. Ale chociaż jakiś star power, już nie mówię o gadżecie, ale nawet star power byłby całkiem spoko. To, co mnie ultra cieszy, to to, że z tych skrzynek wypadają mi pieniążki i to dość sporo, więc dzięki temu będę mogła ulepszać kolejne postacie na wysokie rangi. I wiecie, to generuje to, że możecie wylosować więcej star powerów, więcej gadżetów, także mega, mega spoko. Jest, moi drodzy, mamy pierwszy star power. Teraz to nie będzie gadżet, ale mamy star power do max, super doładowanie, które doładowuje super atak w biegu. Wydaje się to być dość ciekawe, ja do końca nie wiem, jak to działa, więc fajnie będzie to przetestować w grze i myślę, że przejdziemy sobie teraz do gierki. Postanowiłam, że przetestujemy max na solo, ostatnio nią dość sporo gram. Max jest ultra spoko na solo, ponieważ szybko rozwala skrzynki, szybko podbiega do przeciwników. Jedynym jej mankamentem jest to, że ma troszkę mało życia, to jak widzicie jest druga max, więc nie wiem, czy sobie do niej nie podlecimy po prostu. To jest nasza szansa. Dobra, jest. Super, tylko jeszcze jest spam do tego wszystkiego, więc trzeba ultra uważać na nią. Dobra, ona już ma mniej życia. Zdecydowanie mamy szansę teraz z nią zawalczyć. Tylko jakbym ja jeszcze trafiała. Okej, jest tu jeszcze Jean, więc ja będę uciekać, ponieważ mam bardzo mało życia. Fajnie, jakbym zdobyła tą skrzyneczkę. Okej, super. Uciekamy. Dobra, spróbujemy sobie tego Jean rozwalić. Tego Jean, Boże, dlaczego ja się teraz mylę? Teraz się strasznie stresuję, ponieważ już jesteśmy blisko siebie. Okej, super. Dwa power cube. Dobra, ja uciekam od tej Barbary. Dobra, to jest Brabra. Ja dzisiaj nie dość, że jestem ślepa, to jeszcze naprawdę czasem nie wiem, co robię. Musimy Ems rozwalić. Nie wiem, dlaczego ja odpuściłam ją. Nie, dobra. Uratowało nas tylko to, że jesteśmy ultra szybcy. Chciałabym z Ems, ale Ems ma 9. Dobra, Kruk jest jednak lepszy. No niestety, nie jest to wygrana, ale wydaje mi się, że ten star power troszkę usprawnia naszą max. Zawsze star powery są lepsze, gdy je mamy, niż gdy ich nie mamy, więc całkiem spoko. Dajcie mi jeszcze znać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony star power. Otwieramy kolejne skrzynki, ponieważ na star powerze dzisiaj nie kończymy. Mam nadzieję, że jednak jakiś gadżet mi wypadnie. Bardzo bym tego chciała. Ale jak widzicie, na razie nic się nie zapowiada. Myślę, że troszkę tego szczęścia mojego nadszarpnęłam teraz, gdy otworzyłam star power. Bo już dawno star power mi nie wyleciał, muszę Wam powiedzieć. Od kiedy są gadżety, to jeszcze żadnego star powera nie wylosowałam. Więc całkiem spoko. Ale wiecie, my dzisiaj tu przyszliśmy po gadżet, po nowy gadżet, do której z moich... Widzicie? Widzicie? Dostaję, co chcę. Mamy gadżet do Bibi, więc jestem mega szczęśliwa. Jest to wzmacniacz witaminowy, dzięki któremu Bibi odzyskuje 600 punktów życia przez 4 sekundy. Wydaje mi się, że co sekundę, dokładnie. 3 razy w ciągu meczu, więc jest to mega, mega upi, zważywszy na to, że Bibi ma ultra dużo życia. Ja już dłużej nie będę gadać o tym gadżecie, weźmiemy sobie Bibi i zagramy z moimi dwoma klubowiczami. Tutaj znajdziecie znacznik do mojego klubu, który jest dla Was otwarty. Zwalniają się miejsca co kilka dni, ponieważ wyrzucam nieaktywnych graczy, także w
wbijajcie, wezmę sobie dwóch graczy i zagramy razem na któryś z trybów trójkowych. Jak widzicie, udało mi się połączyć tutaj z dwoma klubowiczami. Koreks się wita. Koreks już był na moim odcinku kiedyś, na zadymianiu z widzami. Jest również z nami Bartek Klekot, który już tam poleciał do góry. Zobaczcie, jak chłopaki tutaj sobie super radzą. O nie, 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 Frank. Frank będzie tutaj ultra problematyczny. Blalalala. Polski trudny język, ponieważ on, jak widzicie, ma tutaj ulty. Jean trzeba tutaj utrafić. Niestety nie. No mają bardzo dobry skład, muszę wam powiedzieć. O nie, niestety udało jemu się nas tutaj złapać. Nie wspomniałam wam, że gramy dzisiaj na zadymie, ponieważ mam Bibi i myślę, że Bibi jest fajnym graczem na zadymę. Dokładnie, jest. Ale niestety nie tym razem, nie udało nam się wygrać. Okej, tam nas wciągnęli. Ej, potrzebuję gadżet, potrzebuję gadżet. Dlaczego mi się nie nacisnął ten gadżet? Dobra, teraz mi ratuje mój gadżet życie. Trzeba tego Franka zniszczyć. Okej, boże, zobaczcie ją. Brawo, Koreks, brawo, fantastycznie. Chciałam wam opowiedzieć, że moim skinie jest to heroiczna Bibi, który dostałam od Manojka jakiś czas temu i ultra go lubię. No patrzcie, już go miałam wycelowanego. Nie, nie, nie. To jest moja wina, ej serio. Ale to nic, spróbujemy sobie jeszcze raz. Pewne roszady zostały tutaj poczynione w naszej drużynie, więc my tutaj lecimy z koksem. Zobaczcie, jak już jestem wysoko na mapce. Ale oni teraz będą mnie atakować. Jean, 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 Jean. No gadżeta, gadżeta, gadżeta. Gadżet mnie uratował. Dobra, jednak mnie nie uratował, ale całkiem dużo mi pomógł. Wow, zobaczcie, idzie tu Jean. Trzeba go siup, siup. Dobrze, użyję sobie gadżeta, który mi troszkę tutaj pomoże. Rozwalimy tego Johnsona. Dobrze! I musimy uważać, bo będzie jakiś atak. Ja myślę, że przejdę sobie bokiem i użyję gadżet. Niestety to był mój ostatni gadżet. Szkoda, że nie biegnę szybciej, bo byłoby całkiem łatwiej! Użyjemy ulta! Dobrze, ten ult chociaż troszkę im coś zrobi. Szkoda, że tamtą nitę nie trafił, no niestety. Dobra, a gdzie jest piłka? A, okej, możemy iść tutaj prawą stroną. Bomby są! Trzeba uważać. Odpalam je troszeczkę. No i ja jestem średnim graczem Bibi. Jeżeli mnie oglądacie, to powinniście wiedzieć, że ja tak średnio lubię grać Bibi. No ale jak wiecie, mam gadżet, to trzeba go przetestować. Super chłopaki tutaj wybrnęli z tej sytuacji. Dobra, jedziemy z tym koksem. Teraz może być nasza szansa. Jakby Koreks mi rzucił teraz piłkę. Dawaj, 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 kolego, bo ja już nie mam gadżeta. Jim, 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 musimy zniszczyć. Jadźcie, ale się skupiłam. W ogóle nic do was kompletnie nie mówiłam. Byłam taka skupiona na grze. I powiem wam, że ci przeciwnicy są ultra ciężcy. Nie wiem, czy uda nam się ich tutaj zniszczyć. O nie, tu będzie stunowanko. Wszystkich stunowanko. Dobrze, Bartek, fantastycznie. Udało mi się jakoś tą piłkę wyrzucić. Nie wierzę, że nam trafią gola tak na sam koniec. To było straszne, naprawdę. Także jednym golem skończyła się gierka. Musimy troszkę zmienić drużynę. Wydaje mi się, że weźmiemy sobie Franka albo Nitę, ale to już zobaczycie za chwilkę. Bibi, Sandy oraz Frank. I wydaje mi się, że teraz to będzie to, moi drodzy. Jak widzicie, tu jeszcze jest już podanie na prawą stronę. Całkiem spoko. Fajnie, jakby tu podeszła ta Ems. Czy ja ją trafiłam? Dobrze, rozwaliliśmy prawie wszystkich. Tutaj już nasz Sandy super sobie radzi. No i Frank powinien to załatwić. Musi. Ja tam poszłam całkiem... Co? I dlaczego oni to... Jacie, ale to wybronili. Ja tam poszłam na przynętę i miałam nadzieję, że wszystko się uda, ale niestety musimy uważać na Jackie, na Ems. Próbuję tu ich jakoś wyniszczyć. Okej, troszkę ich tu wygoniliśmy z naszej bazy, z naszej bramki. I wydaje mi się, że to jest już nasz taki mały atak, bym powiedziała. Troszkę się zlagowałam, ale podałam piłkę tutaj. Dobra, 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 Bartek, podaj mi, proszę. Muszę użyć gadżet, fantastycznie, i mam teraz ulta, więc muszę to trafić. Nie trafię tego, nie trafię tego, bo mnie tutaj Ems rozwala, o nie. Dobra, wycofamy sobie. Zagramy bezpiecznie. Oni widzą, gdzie jestem, więc wydaje mi się, że podam tam piłkę w tamtą stronę. Dobrze! I to jeszcze tufę Franka. I teraz muszę trafić. Tylko trafić, tylko trafić. Jest! Udało mi się go jakimś cudem tam wepchnąć. Nie wiem jak. Więc mamy 1-0 i teraz dopiero zaczyna się rozgrywka, moi drodzy. Wow! Ems mnie tutaj złapała w sidła. Niestety nas wszystkich, więc musimy ultra uważać tutaj na nią. No i jest Daryl, a Daryl jest zawsze kłopotliwy przy bramce, jeżeli ma swojego ulta. I Jackie, Jackie, no też mają dobry skład, muszę wam powiedzieć. Ona nas tutaj wszystkich przyciągnęła, jak widzicie tutaj Daryl. No ja cię już naciskałam ulta, szkoda, że za szybko użyłam moją supermoc, która odpycha wszystkich. Więc moi drodzy, mamy remis, będzie dość zacięty pojedynek. Przyjmiemy sobie gadżet, żeby się uzdrowić. Dobra, i teraz musimy się bronić, moi drodzy. Ja sobie załaduję tutaj odpychanko. Wow, ale już teraz nie możemy się za niczym chować, więc to jest całkiem niefajne. Wow, jestem obrońcą ostatecznym. Szkoda, że już nie mam gadżeta, naprawdę. Teraz mi się całkiem przydał, ponieważ 4 razy po 600 życia to jest całkiem dużo. Już nie będę liczyć dokładnie ile, ale całkiem dużo. Jackie wyrzucimy. Ej, i to jest strasznie, powiedziałabym, równy pojedynek.
więc musimy uważać, ponieważ w każdej chwili właśnie może się coś takiego zdarzyć. To był bardzo dobry mecz, niestety nie udało nam się, ale wydaje mi się, że jesteśmy już całkiem blisko wygranej. Składu nie zmieniamy, ponieważ jest bardzo dobry. Mamy tutaj Bibi, jest też kolega Bull, którego łatwo pokonamy. Wow, i moi drodzy, jest teraz tutaj nas trójka, ich jest tylko jeden, więc wydaje mi się, że to powinien być już dla nas gol. Dokładnie, to było przepiękne podanie tutaj wystawione na napastnika, którym okazałam się ja na szczęście. Tu nam Bull rozwala, jak widzicie, więc musimy go szybko pokonać. Oni uciekają, więc wydaje mi się, że powinniśmy pruć tutaj do przodu. Bula trzeba rozwalić. Okej, fantastycznie. I Leon nam już nie zagrozi. Tak myślałam, że nam nie zagrozi. Potrzebujemy tutaj piłki szybko. Dobra, to nie będzie teraz. Musimy tutaj chwilę poczekać. Fantastycznie sobie tutaj poradził Korex. I pojedziemy po piłkę, idziemy po piłkę. Dobra, ja już poczekam, wiecie co? Ta gierka jest już wygrana. Dam Koreksowi strzelić, ponieważ fantastycznie zagrał Korex jak i Bartek. Także dziękuję im serdecznie za udział w moim odcinku. A jeżeli wy chcielibyście wziąć udział w odcinku, zagrać ze mną i przetestować gadżet, tutaj macie znacznik klubu, także wbijajcie. Zapraszam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku udało mi się wylosować Star Power do Max oraz gadżet do Bibi, z czego mega się cieszę, ponieważ lubię grać Bibi. I oba te nowe przedmioty udało nam się przetestować w grze, także całkiem spoko. A na dzisiaj, moi drodzy, to już by było tyle. Zostawiajcie łapeczki w górę i subskrypcję, a w opisie do tego filmu znajdziecie link do mojego Instagrama oraz TikToka. Wpadajcie, dajcie znać, że jesteście. A ja już na dzisiaj będę się z wami żegnać. Trzymajcie się, pa pa!